Witam Was serdecznie, Marta Kucińska, Joga Piękna. Bardzo wszystkim dziękuję za obserwowanie mojego kanału. Zachęcam też do subskrypcji, ustawienia sobie dzwoneczka, żeby nie przegapić nowych treści. Kochani, dzisiejsze nagranie jest zainspirowane rolką, którą wrzuciłam do siebie na kanał na Instagramie na temat masażu karku, szyi oraz potylicy, który wpływa na strefę czoła, a co za tym idzie, także na strefę oka. Czyli taki masaż, który będziemy wykonywali właśnie na te obszary, będzie wpływał na poprawę tego, co się dzieje na górze twarzy. Temat widzę, że bardzo Wam się spodobał, stał się takim, bym powiedziała, w tej chwili hitem u mnie na Instagramie. Dlatego też stwierdziłam, że temat tutaj rozwinę, ponieważ pytacie mnie, jaki tak naprawdę ma to związek, o co w tym chodzi. A wiadomo, że na takiej rolce ja za dużo czasu nie mam i nie mam możliwości przedstawienia tematu głębiej. Dzisiaj pokrótce opowiem, jaki jest tego wpływ na strefę oka i czoła oraz pokażę Wam praktykę, jak masować i jak ćwiczyć z tymi obszarami. Przede wszystkim, kochani, wszystko to, co się dzieje w naszym ciele, jest niezwykle ze sobą połączone. Czyli na przykład, jeżeli chcemy pracować z twarzą, warto, żebyśmy spojrzeli na swoje ciało głęboko, holistycznie i mieli świadomość, że wszystko ze sobą jest połączone, czyli nawet to, co się dzieje z końcem naszego ciała, czyli w tym przypadku można powiedzieć ze stopami, z nogami, będzie się przekładało na wygląd twarzy. Tak samo całe plecy, ustawienie miednicy, klatki piersiowej. I dlaczego masaż ramion, karku i potylicy będzie wpływał na to, co się dzieje z górną częścią głowy, w tym czoła i twarzy? Przede wszystkim chodzi tutaj o postawę. Jeżeli postawa jest właściwa, to te zmiany nie zachodzą jakoś drastycznie. Wiadomo, że się będziemy starzeć, że będzie to chodziło do przesunięcia struktur, różnych struktur w ciele, w tym oczywiście w obrębie głowy, w obrębie samej twarzy. Ale jeżeli często się garbimy, jeżeli jesteśmy też przytłoczeni nadmiarem spraw, obowiązków, mamy zamkniętą pozycję, pochyleni, jesteśmy głowa wysunięta do przodu, to te procesy zachodzą znacznie szybciej, głębiej i nienaturalnie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że przede wszystkim wszystko to, co mamy z tyłu ciała, a szczególnie w górnej części pleców, podczas niewłaściwych napięć unosi się ku górze. Zaczyna napierać na tkanki właśnie szyi, karku, potylicy. Wszystko to zaczyna się przesuwać i schodzić do przodu. Schodzić poprzez czepiec ścięgnisty, który okala naszą głowę i zaczyna się przesunięcie tkanek. Tak, proszę zobaczyć, co się dzieje, kiedy ja poruszam właśnie swoim skalpem. I w związku z tym przenosi się opadanie czoła i przenosi się także opadanie powiek. To jest jedna z kwestii. Dzieje się to za pomocą mięśni, za pomocą napierania mięśni ku górze. Dzieje się to także za pomocą tylnej taśmy powięziowej, która przenosi też te niewłaściwe napięcia. I jest jeszcze tutaj jeden ciekawy czynnik związany z mięśniami potylicznymi, podpolitycznymi. Zastanawiam się, czy się nie przejęzyczyłam. Potyliczne. Tak. I to jest temat bardzo ciekawy, bardzo też szeroki. Takie maleńkie mięśnie, a jak dużo wnoszą one w nasze samopoczucie. Ja na pewno na ten temat nagram jeszcze osobny odcinek, ponieważ tutaj chcę dzisiaj się skupić na tych kwestiach takich związanych z uwalnianiem napięć i z kwestią jakby tutaj urodową w okolicach oczu. Ale jest to temat bardzo głęboki tych mięśni i na pewno będę jeszcze nagrywać na ten temat osobny odcinek. W każdym razie, jeśli w takim dużym skrócie, w dużej pigułce chodzi o te mięśnie, które są zlokalizowane z tyłu głowy, właśnie tutaj w okolicach potylicy, są one zlokalizowane tutaj głębiej, zespół takich malutkich, drobnych mięśni, które łączą się z pierwszy, drugi krąg nerwowy, krąg kręgosłupa i mają połączenie właśnie z potylicą. I za co one są głównie odpowiedzialne? Za tego typu ruchy głowy. Ale to, co jest bardzo ciekawe, są to również
proprioreceptory naszego ciała, czyli takie receptory, które wysyłają informacje z wnętrza naszego ciała do mózgu i one pomagają nam w zachowaniu równowagi. I teraz, jeżeli te mięśnie są niewłaściwie napięte, jeżeli są w takim mocnym przykurczu, to one będą po pierwsze powodowały takie zaburzenia jak zawroty głowy, takie poczucie właśnie utraty równowagi, trochę taką dezorientację i przenoszą też napięciowo właśnie bóle w obrębie całej głowy, w tym przede wszystkim czoła, oczu. Także mają one bardzo duże połączenie z, bym powiedziała, ze wzrokiem, z gałką oczną. Dlatego też ich napięcie będzie wpływało na to, co się dzieje tutaj w tej strefie. Jak możemy pracować? Możemy przede wszystkim uwalniać na bardzo dużo różnych sposobów te napięcia, czyli przede wszystkim wykonujemy gimnastykę. Ja podzielę się tutaj przykładowymi ćwiczeniami i masażami. Przede wszystkim kładziemy dłonie w ten sposób splecione z tyłu głowy na potylicę, pochylamy głowę do przodu. Oczywiście jesteśmy przy tym wyprostowani, nogi są rozstawione na szerokość naszych bioder, stopy na podłodze, nie krzyżujemy nóg. Pępek lekko wciągamy do środka i przyciągamy dłońmi głowę do klatki piersiowej. Ramiona nie są rozstawione szeroko, one są wręcz zbliżone do głowy. Pozostajemy sobie w takiej pozycji, możemy zamknąć oczy. Czujemy, jak uwalniamy napięcia tutaj z tyłu karku, oddychamy swobodnie, możemy policzyć sobie do 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wychodzimy z pozycji. Kolejny przykładowy ruch, odwracamy głowę na bok i kierujemy czubek nosa w stronę pachy. I znowu pozostajemy w pozycji i liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Robimy to samo na drugą stronę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Wychodzimy z pozycji. Teraz przejdziemy do masażu. Będziemy rozmasowywać właśnie górę pleców, szyję oraz okolice potylicy. Zaczynamy od masażu. W ten sposób. Ramiona i do przodu. Możemy robić to z użyciem niedużej, wręcz minimalnej ilości oleju do masażu, ale moim zdaniem znacznie lepiej będzie to robić na sucho, a olej możemy wetrzeć po zakończonym masażu. Dobrze by było, żeby to był olej, który ma właściwości rozluźniające mięśnie. Takim olejem może być na przykład olej z opuncji figowej. Też jest on dostępny u mnie na stronie internetowej yogapiękna.com. Ale może być to na przykład olejek doTERRA, tak zwany Deep Blue, który właśnie jest świetny na takie napięcia i bóle mięśniowe. I teraz oczywiście robimy to samo na drugą stronę. Mocno wyczuwamy, gdzie boli i intensywnie rozmasowujemy. Tutaj bardzo często jest taki bolesny punkt, takie miejsce spustowe. I sobie szukamy, to będzie tak na krawędzi łopatki, już tutaj blisko ramienia, możecie sobie wyczuć, bardzo często ten punkt jest bolesny u wielu osób przy napięciach i sobie go rozmasowujemy, trzymając chwilę dłużej w tym miejscu palec, naciskamy i zataczamy kółeczka. Teraz będziemy rozmasowywać tył szyi, łapiemy dosyć szeroko i rozmasowujemy, idąc dłońmi w przeciwnych kierunkach, przez całą wysokość szyi, wchodzimy tutaj właśnie bardzo wysoko już na strefę potylicy. Możemy sobie zmienić potem ręce, zamienić jakby strony i kilkukrotnie, intensywnie, naprawdę mocno rozmasowujemy. Jeszcze tak sobie możemy też rozmasować ramiona. Teraz łapiemy głowę w ten sposób, obejmujemy. I kciukami rozmasowujemy strefę potylicy na krawędzi czaszki i szyi.
rozmasowujemy, zataczamy sobie takie spiralki, idziemy na zewnątrz. Nie spieszymy się, raczej powoli, a głęboko, intensywnie i właśnie potem wracamy do środka. I jeszcze raz na zewnątrz i do środka. Czas masażu jest zależny od zmian, od tego, na ile odczuwasz bolesność i na ile jeszcze jest to dla Ciebie podczas masażu komfortowe. Tutaj polecam, jeżeli ktoś jest już w podeszłym wieku, ma problemy z krążeniem, taki niewydolny układ krwionośny, może problemy z sercem, to wtedy bardzo często męczą się ręce i nie jest to dla serca dobre. Wtedy jest ten masaż dobrze wykonywać na leżąco. Wtedy się kładziemy, ręce nam nie omdlewają i możemy bezpiecznie pomasować sobie strefę potylicy bez obciążenia całej obręczy barkowej. Co jeszcze? Ćwiczenia. Ćwiczenia, które będą właśnie rozluźniały napięcie tych mięśni podpotylicznych. Jest tych ćwiczeń całkiem spory wybór. Ja tutaj pokażę Wam dwa proste ćwiczenia. Przede wszystkim cofamy głowę. Cofamy podbródek, może on teraz najładniej nie wygląda, ale to nie jest istotne. Szyja, można by to sobie zrobić na przykład przy ścianie, przy futrynie. I wtedy dociskamy delikatnie głowę i zaczynamy poruszać nią do dołu. Czyli to jest taki ruch przytakiwania, jakbyśmy chcieli powiedzieć tak. Kilkanaście razy. Generalnie nie zaczynamy od bardzo długich masaży, nie zaczynamy od dużej ilości powtórek ćwiczeń. Wprowadzamy ciało w spokoju, w takiej delikatności, żeby ono się przyzwyczaiło, żeby nie wywoływało też to w nim stresu. Po takiej serii ćwiczeń z tak zwanym potakiwaniem możemy sobie zrobić kolejne ćwiczenie. Łapiemy podbródek. Podbródek właśnie jest cofnięty. Delikatnie go tutaj podtrzymujemy. Łapiemy głowę od góry. Przekręcamy, pomagamy sobie też tutaj ręką i to jest taki ruch, że przekręcam głowę i właśnie troszeczkę kieruję jakby nos w stronę pachy, wtedy czuję, jak tu się wszystko rozciąga, ale oczy kieruję do góry, wzrok do góry. To jest właśnie to też odczuwalne, będzie to połączenie oka z tymi mięśniami. I rozciągam. Czuję, jak tutaj właśnie ten fragment się rozciąga. I to samo na drugą stronę. Broda cofnięta, podbródek trzymamy, odwracam. I wzrok do góry. I wracam. Na początek to wystarczy. Można zrobić sobie potem jeszcze dwie czy trzy powtórki. Co jeszcze? Możemy użyć różnego rodzaju akcesoria do masażu i zaraz Wam pokażę, jakie mogą być to przykładowe akcesoria. Akcesoria, które będą pomocne w rozluźnianiu napięć szyi, karku i potylicy, to będzie przede wszystkim pierwsze, które akurat mam pod ręką, wałek wieloigłowy. Wałek wieloigłowy cudownie rozpręża właśnie napięcia. Musimy go stosować dłużej, czyli tutaj taki masaż powinien potrwać około 10, nawet 15 minut, żeby odczuć faktyczne odprężenie. Przy okazji też będziemy cudownie ujędrniać skórę. Może być to w postaci właśnie takiego wałka. Nie przebija skóry, nie mylcie tego z urządzeniami wykorzystywanymi w kosmetologii. To służy tylko i wyłącznie do masażu, kując poprzez te kolce. Druga wersja, piłeczka. Też cudownie sobie możemy rolować piłkę po tej całej strefie. Delikatnie, o właśnie już sobie ją wkręciłam we włosy, także tutaj trzeba ostrożnie. I piłeczka przy okazji będzie działała też na receptory na dłoni. Także tutaj mamy dwa w jednym. Kolejne akcesorium to będzie masażer 3D, dzięki któremu możemy właśnie sobie masować. Jak widzicie, on tak mocno zaciąga taki wałek skóry, także to jest też taki dosyć głęboki, intensywny masaż. Jak najbardziej tutaj i też strefa potylicy. Będzie się on świetnie sprawdzał. Kolejne
Kolejny masażer to będzie z kwarcu, w tym przypadku właśnie z różowego kwarcu, taki grzebień do masażu i tutaj takimi zygzakowatymi ruchami sobie rozprężamy napięcia. Świetnie też będzie się sprawdzał w strefie potylicy. I oczywiście guasza. Guasza, która jest bardzo takim, bym powiedziała, urządzeniem uniwersalnym, świetnym masażerem i jak najbardziej też możemy rozmasowywać. Tu sobie możemy iść na przykład góra-dół, możemy sobie też takie zygzaki zarysowywać i cudownie wchodzimy o takim nawet ruchem w tę strefę. Uwielbiam, to jest fajne też takie, bym powiedziała, urządzenie, przyrząd, masażer, który możemy wszędzie ze sobą zabrać ze względu na nieduży rozmiar i naprawdę bardzo uniwersalne wykorzystanie. Co jeszcze? Pistolet. Pistolet do masażu, pistolet Yoga Piękna, który jest dosyć takim intensywnym masażerem, ale też bardzo delikatnym, nie jest dużym. Ja też nie lubię, jak te masażery do takiego własnego użytku są ciężkie i duże, bo one też bardzo tutaj będą nas obciążać. On tego nie robi. Zakładamy poduszeczkę tą taką gumową, która jest u nas w zestawie dodatkowo dokładana. Jest ona bardzo delikatna i bezpieczna i na jedynce dosłownie sobie delikatnie rozmasowujemy. Nie ustawiamy wyższych wibracji, ponieważ operujemy tutaj mimo wszystko blisko głowy i delikatnie rozmasowujemy sobie wszystkie napięcia. To jest, bym powiedziała, takie najmocniejsze urządzenie, które jednocześnie też nie obciąża naszych rąk aż tak bardzo, bo nie musimy tutaj dużo tych ruchów własną siłą robić, tylko robi to za nas masażer i delikatnie rozmasowujemy tę strefę. Na potylicę niespecjalnie rekomenduję wchodzić, ale tutaj pod bardzo króciutki taki masaż z delikatnym dociśnięciem, takim w zasadzie tylko przyłożeniem będzie ok, ale dosłownie kilka sekund. Myślę, że to z takich podstawowych masażerów to będzie wszystko. Oczywiście jest tego więcej, możemy robić też za pomocą na przykład łyżek do masażu, możemy też wykorzystywać grzybek kwarcowy czy pałeczkę kwarcową. Rozwiązań jest wiele, już wkrótce też u nas się pewna nowość w sklepie pojawi, która będzie doskonała do masażu głowy, karku, szyi. Ale za pomocą własnych dłoni naprawdę możemy osiągnąć dużo. To, czym się tutaj podzieliłam, będzie przede wszystkim wpływało na poprawę jakości naszego życia, na poprawę stanu zdrowia, na przyniesienie relaksu, na właśnie odprężenie tych napiętych mięśni, na które bardzo duży ma wpływ stres. Codzienna praca, częste pochylanie głowy, bardzo często to się też zdarza u sportowców. No i w dzisiejszych czasach u większości z nas, kiedy dużo korzystamy z telefonów komórkowych, z wiecznym pochylaniem twarzy, głowy nad nimi, te mięśnie są niezwykle napięte. No i to wszystko, tak jak powiedziałam, przenosi się potem nam na górę, na czoło i na powieki. Także pracujemy dla poprawy naszego zdrowia i przy okazji dla urody. Po wszystkie zaprezentowane urządzenia zapraszam do siebie do sklepu na yogapiękna.com. Bardzo Wam dziękuję, będę bardzo wdzięczna za wszelkie lajki, komentarze, za właśnie Wasze opinie, dzięki czemu wiem, jaki jest odbiór, czego oczekujecie i jakich treści byście chcieli w następnych nagraniach. Ściskam serdecznie. Buziaki, pa, pa.